Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym filmiku chciałbym skomentować pewną historię, która ma miejsce na wyspie Mantani. To jest na jeziorze Titicaca, części należącej do Peru. Znajduje tam się tak zwana Chincana. To jest tunel, który ma ponad 7000 lat. Jest niedaleko Plaza de las Armas, miejscowego miasteczka, które tam jest. Przed wejściem do tego tunelu znajdują się wielkie komnaty, zrobione z kamienia. Niektóre są zniszczone, niektóre są jeszcze całkiem dobre. W każdym bądź razie znajduje się tam tunel, który ma 340 km. Dochodzi właśnie z tej wyspy, ma połączenie do Cusco. Legenda mówi, że te tunele są zrobione w całej Ameryce Południowej, że łączą się z wieloma miejscami, właśnie w górach w Andach, jak również w innych miejscach. Również się mówi, że jak Hiszpanie najechali Inków właśnie w Cusco, to ich całe bogactwo zostały właśnie ukryte w tych tunelach Chincana, i pisał o tych tunelach bardzo dużo właśnie w swoich zapiskach Aleksander Humboldt. Jak również koncepcja naukowa mówi, że łączą się one, te tunele, z olbrzymimi miastami podziemnymi starożytnej cywilizacji, które zamieszkiwały właśnie region Ameryki Południowej. Uważam, że były tam różnego typu cywilizacje. Ludzi normalnych, jak i gigantów, jak również Inków. Całkiem możliwe, że te cywilizacje gigantów miały problemy właśnie z Inkami, bo z tego co słyszałem, mój ojciec często podróżował po południowej Ameryce, komentował, że giganci mieli olbrzymie miasta otoczone murem wysokim i po prostu Inkowie, żeby zniszczyć ich miasto, skierowali w to miejsce rzekę, prąd rzeki robiąc kanał, i cały prąd, uderzenie tej wody rozpuścił gliniane cegły, które po prostu, z których był zrobiony mur wokół miasta. Dlatego, drodzy kochani, jest to bardzo interesujące, ponieważ historia ta jakby daje świadectwo tego, że zostały zrobione duża ilość tuneli podziemnych, które są połączone z różnymi punktami w Ameryce Południowej. Niektóre z tych tuneli mogą być zasypane, niektóre mogą być zniszczone, a niektóre jeszcze mogą być po prostu całkowicie w dobrej kondycji. Właśnie jeden z tych tuneli znajduje się właśnie na tej wyspie, którą wymieniłem. To jest wyspa Mantani, po części peruwiańskiej jeziora Titicaca. Także południowa Ameryka kryje w sobie jeszcze dużo tajemnic, które rzeczywiście nie są jakby znane zwykłemu zjadaczowi chleba. To by było, drodzy kochani, na tyle. Taka informacja naukowa dla was, że te tunele po prostu istnieją i że są miasta, które są jeszcze nieodkryte. I ja zapraszam od siebie na link pod YouTube, gdzie możecie zakupić aronit mineralny bardzo zdrowy. O ciebie się żegnam. Pozdrawiam was serdecznie. Witowce.